Muzeum Tablic Rejestracyjnych i Pojazdów w Żeliszewie przedstawia polscy kierowcy wyścigowi Tomasz Witkowicz. Tomasz Witkowicz urodził się w 1976 roku w Częstochowie. Wraz z młodszym bratem Adamem dorastał w środowisku rajdowo wyścigowym. Ojciec Andrzej Witkowicz prowadził warsztat serwisowo między innymi samochody Mirosława Krachulca i Marka Kusiaka. Jeszcze w latach 80., kiedy ci jeździli w rajdach, był jeszcze w ekipie Tomasza Wywiała. Co warto wspomnieć, był także kierowcą wyścigowym w latach 70. i 80. Jak wspomina Junior, z tomkiem byliśmy skazani na motorsport. Pierwsze zdjęcie, jakie mam w albumie, jest z toru Poznań w wózku. Przychodzili do nas różni sportowcy, wychowywaliśmy się między nimi. Tomek swoją karierę sportową rozpoczął w 1996 roku. Wtedy zadebiutował w Górskich Samochodowych Mistrzostwach Polski, ścigając się Fiatem Cinquecento. Rok później zdobył wicemistrzostwo klasy N Puchar Cinquecento w wyścigach górskich. Również w 1997 roku zadebiutował w Wyścigowych Samochodowych Mistrzostwach Polski. Rywalizował wówczas zarówno Fiatem Cinquecento w klasie A1000, siódme miejsce, jak i Promotem 2 w klasie E1600, ósma pozycja. W sezonie 1998 zajął w wyścigach górskich siódme miejsce zarówno w klasie N Puchar Cinquecento, jak i w grupie E, w której ścigał się Estonią 25. W Wyścigowych Samochodowych Mistrzostwach Polski natomiast rywalizował w Pucharze Cinquecento, w którym zajął dziesiątą pozycję. W sezonie 1999 w Wyścigowych Samochodowych Mistrzostwach Polski wrócił do rywalizacji formułą, kończąc sezon na 11. miejscu w grupie E oraz trzecim w klasie E2000. W 2000 roku został Mistrzem Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski w klasie E1600 oraz w grupie E, a w klasyfikacji generalnej był szósty. Ostatnim samochodem, którym się ścigał, była Łada 2105 z silnikiem Łady Estonii. Jak wspomina Magda Kusiak? Tomka Witkowicza poznałam, gdy mój tato po wieloletnich startach w rajdach samochodowych postanowił sprawdzić swych sił za kierownicą formuły w wyścigowych mistrzostwach Polski. Ja i Tomek, a tym bardziej jego młodszy brat Adam, byliśmy wtedy dziećmi. Tata Tomka, Andrzej, został mechanikiem mojego taty, i w ten sposób po raz pierwszy weszli w świat sportu samochodowego. Można powiedzieć, że z tego powodu zżyliśmy się i spędzaliśmy ze sobą mnóstwo czasu, zarówno w trakcie weekendów wyścigowych, jak i poza nimi. Z zabawnych sytuacji pamiętam, jak dostaliśmy z automobil klubu przydział na Simpsony, i to do tego enduro. Tomek był tak podekscytowany, że kiedy jego tato nie pozwolił mu wyjechać nim poza bramę posesji, Tomek przejechał ponad 100 kilometrów na terenie ich podwórka, a trzeba powiedzieć, że nie dysponowali zbyt dużą jego przestrzenią. Wyrastając w takim środowisku nie sposób było nie złapać bakcyla. Wyścigi płaskie, wyścigi górskie, zawodnicy, atmosfera, adrenalina, no i oczywiście samochody. To wszystko sprawiło, że nie każdy z nas chciał w tym aktywnie uczestniczyć. Puchar CC sprawił, że stało się to możliwe. Pamiętam jeden z wyścigów na to, że w Kamieniu Śląskim, kiedy wraz z Tomkiem mieliśmy robione zdjęcia przez zaprzyjaźnionego fotografa, i w pewnym momencie rozpoczęła się rozmowa o jutrzejszym wyścigu. Okazało się, że każdy z nas miał względem niego zupełnie inne plany. Ja modliłam się o suchy tor. Tomek wręcz przeciwnie o deszcz, nie mogliśmy się zgodzić w tej kwestii. Najbardziej zapamiętanym przez myślę wszystkich epizodem wyścigowym z Tomkiem w roli głównej był wyścig o pucher prezydenta Miasta Częstochowy, rozgrywany wtedy na lotnisku w Rudnikach. Wyścig samochodów w naszej klasie Tomek zakończył w sposób spektakularny. Wleciał na metę wyścigu na dachu. Zwyczajowo na koniec każdego sezonu odbywał się rajd barburka ówcześnie zwany kryterium asów. W 1996 roku na koniec sezonu ja wystartowałam w rajdzie Barburka z Małgosią Serbin, więc Tomek zajął moje miejsce w rajdówce mojego taty, w Fordzie Eskorcie Cosworth. Wszystko było dobrze do momentu, kiedy wyciągnięty z Tomkowej wyścigówki fotel przy kolejnej zmianie biegów najzwyczajniej nie wytrzymał siły przeciążeń i złamał się. Jakże duże było zdziwienie mojego taty, kiedy kątem oka dostrzegł brak pilota u jego boku. Podczas gdy Tomek starał się dyktować, prawie leżąc na złamanym fotelu. W 2001 roku zakończył karierę kierowcy i wraz z bratem Adamem był w ekipie serwisowej Tomasza Wywiała, norma 2000 Racing Team, w której barwach się ścigał. Jak wspomina go kierowca wyścigowy Łukasz Zieliński. Poznałem Tomka Witkowicza w zespole Norma 2000. Szybko się dogadaliśmy, bo mieliśmy wspólne zainteresowanie: fajne ściganie. Tomek dużo mi opowiadał o czasach, kiedy brał czynny udział w zawodach, udzielał mi dobrych rad. Byliśmy nawet na dwóch wspólnych treningach: w Rozciszowie i Korczynie. Bardzo miło to wspominam. W późniejszych czasach zawsze gdzieś natknęliśmy się na siebie na różnych wyścigowych imprezach i wspominaliśmy dobre wyścigi. Fajny był to czas. Mentorami i nauczycielami Tomka jak i Adama był Mirek Krachulec oraz Marek Kusiak. Zawsze służyli dobrą radą i kunsztem jazdy. To dzięki nim bardzo szybko Tomek jak i Adam weszli na wysoki poziom ścigania, czego efektem były zdobyte przez Tomka tytuły. Warto też wspomnieć, że jedynymi osobami, które mogły jeździć Mirka plackiem, był właśnie Tomek i Adam. W Infogrand Prix Promotion możemy przeczytać: Tomek Witkowicz, najlepiej odżywiony członek timu. Z racji słusznej budowy potrafi w razie potrzeby wystąpić w roli podnośnika. Pieszczotliwie nazywany przez znajomych pączkiem. Po zakończeniu pracy w normie 2000, pracował w wyuczonym zawodzie. Odnawiał m.in. tapicerki w samochodach zabytkowych. Niestety Tomek odszedł od nas w październiku 2019 roku. Jak wspomina go kierowca wyścigowy Darek Nowicki? Naprawdę parę ładnych lat minęło. Tomka kojarzę bardziej jak siedzieliśmy przy stole i z opowieści związanych z wyścigami. Z tego co pamiętam, bardziej wolał chyba wyścigi górskie. Dobry człowiek, z poczuciem humoru. Kochał wyścigi, opowiadał z duszą o nich. Będzie takich ludzi brakowało w tym sporcie. Dzięki Adamowi Witkowiczowi w muzeum znajduje się m.in. kombinezon, buty czy bielizna sportowa oraz puchary zdobyte przez Tomka. Zapraszam na naszą stronę na Facebooku Ukośnik facebook Muzeum Tablic oraz na stronę internetową, gdzie dodajemy nasze eksponaty.